Witam się, myszki z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Kaiserodux, jaką Meksyk. Jedna z osób zaproponowała, żebym zagrał Meksykiem i uznałem, że może lepiej zagrać Meksykiem następną serię, dlatego że już Europa trochę mi się znudziła, więc gram Meksykiem. Wiem, że jeszcze chcecie, żebym poszedł Al Capone, ale to może później, bo Ameryka to trochę jest problematyczny region. Więc jaki jest plan na tą serię? Więc osoba ta bardzo była oryginalna, powiedziała, żebym poszedł ścieżką monarchizmu. No, można powiedzieć, no, w sumie normalnie byłoby. Tylko że patrzyłem na poradniki, jak to zdobyć i naprawdę dużo trzeba zrobić, więc jeżeli się pomylę, no to będzie krótkie cięcie i po prostu znowu będę zaczynał. Tak więc zaczynajmy już. Jeżeli chodzi o to, to oczywiście Meksyk, można w skrócie powiedzieć, że jego historia nie jest niczym się zbytnio nie różni niż właśnie jeżeli chodzi o normalne. Tutaj oczywiście możecie sobie przeczytać. Po prostu teraz jesteśmy bardziej niezależni, jeżeli chodzi o to, bo jeżeli chodzi o inne rzeczy, to po prostu Stany Zjednoczone są bardzo słabe i my po prostu jesteśmy rządzeni przez Zapatę. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Zapata, to w sumie jest jedna z głównych postaci w polityce Meksyku do tej pory. Można się zdziwić. Więc tutaj kontynuujemy i będziemy próbować oczywiście coś zrobić. Oczywiście Zapata już jest nieco stary, on w chyba normalnym życiu on został zabity, więc hehe. I mamy tutaj jakieś jego takie małe jego drzewko i oczywiście tutaj możemy zostawić go i wtedy wiecie co, będzie po prostu, będzie dziwnie. Więc tak, zamach na Zapatę i oczywiście możemy, że taki, o, on przeżył, wow, i wow. Nie, został zabity. Więc tak, pierwsze co, to musimy go zabić. No, trudno by było, żeby przeżył to. Więc teraz musimy oczywiście znaleźć mordercę. I to co, to chyba jego brat, czy coś takiego, bo też się Zapata nazywa. To co w głównej mierze musimy zrobić, to wybrać jedną ze ścieżek, a później po prostu ją nie robić, po prostu okej, reactionaries tutaj idą i po prostu zrobić coś takiego, tutaj martwy Zapata. tutaj po prostu zrobić coś takiego, żeby się tam nie udało, więc tak, tutaj możemy możemy szukać go. I tutaj muszę najpierw zobaczyć, bo możemy, bo jeżeli pójdziemy ścieżką Kalesa, to oczywiście, tylko że to może oznaczyć, że to on będzie winny, więc tak, jeżeli byśmy poszli to byśmy mogli odblokować nadpop, więc oczywiście mówimy, że to oczywiście reakcjonariusze, czy jakoś tak reakcja, o tak się to po polsku. Został znaleziony i został zabity. Więc na razie to jest tyle. Ten odcinek będzie w głównej mierze po prostu polegał na tym, żeby znaleźć to wszystkie. Więc tak, śmierć Zapaty. Tutaj się dużo włączyło. Więc możemy sobie wybrać. Oczywiście te dwie ścieżki to będą, no wiecie, dadą nam ten sam rozwiązanie, ale pójdziemy w niego. I tutaj nic się nie zmieniło. I pytanie jest, czy coś nam się zblokowało. Widzicie sobie, ile tutaj jest ścieżek, więc to trochę sobie porobili. Więc możemy oczywiście pójść w to. To jest chyba nasze wojsko. A tutaj mamy takie wielkie drzewko ekspansji. Ale ja na razie chcę znaleźć nasze drzewko. Bo może by się coś udało zdobyć na nim. Ale widzę, że nic nie ma. Okej, w takim razie zróbmy wojsko. Co tutaj jest? Maximato. Tak, teraz jesteśmy po prostu, jeżeli chodzi o to, mamy jakąś specjalną ideologię. W ogóle strasznie dużo jest specjalnych ideologii tutaj na
Kaisery tu się takich kompletnie, że tylko nazwy, że na przykład liberalizm czeski czy coś takiego, no nie powiem, bardzo dużo tego jest. Więc tak, możemy już wystawić dywizję, więc to jest ciekawe. Okej. Okej, czyli że nowy prezydent, ten nie wiem, czy brat jakiś krewny Zapaty, nie chce być tutaj. I oczywiście możemy powiedzieć, że on musi zostać, ale możemy powiedzieć, a no to Kales niech zostaje. I Kales został. Tak, to jest ten gościu. I możemy pójść w jego ścieżkę, więc możemy bypassować. I na razie idę jego ścieżką, bo musimy po prostu znaleźć tutaj możliwość, że tak powiem, poradzenie, żeby włączyć sobie ścieżkę właśnie tego kościoła. Więc możemy sobie zacząć tego. I gdy się to nam rozpocznie, to będziemy mogli sobie rozpocząć naszą prawdziwą ścieżkę. Bo polega na tym, że musimy po prostu sobie no wszystko jak najgorzej zrobić do kościoła, żeby on się zbuntował. Więc nie będziemy się na nic godzić, będziemy po prostu próbowali, żeby wszystko poszło jak najgorzej. Jeżeli chodzi o świat, to Rosja, wow, Rosja, okej. Więc tak, możemy się tam wybrać, albo nie. Raczej to nie jest jakieś mega ważne. Okej, Rosja poszła w... dużo jest tutaj jakichś rzeczy. Rosja poszła w wojnę domową. Mamy tutaj Sawinkowa, widzę. Mamy też tutaj kolejnych. I możliwe, że tutaj niektórzy też będą chcieli dołączyć do wojny. Chyba chodzi o to, że... Tutaj, czy mamy poprzeć Amerykę, czy nie? Nie, nie będziemy popierać Ameryki. O, kobiety. To jest kolejna rzecz, która nie ma znaczenia, ale jak chcę tą stabilność, ale jak to zrobię, to wszyscy będą wkurzeni. Nie zauważyliście, to dobra. Tutaj są jakieś dosłownie małe... małe dosłownie jakieś rzeczy. Okej, okay, ktoś tam umarł. Nie wiem nawet kto. Jeżeli jakiś po prostu jest event, który po prostu nie ma nic do wyboru, to zazwyczaj nie ma w ogóle sensu go czytać, bo to jest jakieś takie małe. Okej. Okay. Więc tutaj robimy powoli to. I spróbujemy jak najszybciej tutaj zostać. Mamy jakiegoś meksykańskiego samuraja. Gościa dostaliśmy, który jest kompletnie Japończykiem. Wygląda jak Japończyk dosłownie. Chyba, że to nie jest ten, bo mamy mojego... Nie, to jest na pewno ten. Więc oczywiście, że go weźmiemy. Ogólnie, jeżeli ma komando, no to jest taki typowy, który byśmy sobie wzięli, nie wiem, pod Marines czy coś takiego, ale sobie go na razie weźmy dla fanów. Okej, jak widzicie, wojna domowa jest nawet ciekawa tutaj, bo dosłownie wszyscy zaatakowali. Tutaj się jacyś wyzwolili, tutaj też. Tutaj w ogóle też przyjęli Syberię. Okej. Więc tak, tutaj mamy, że czy mamy popierać meksykański kościół apostolski, chyba tak to się nazywa. I tak, i oczywiście chodzi o to, że nie, po prostu nie lubimy was, więc wonami stąd. Tak, w skrócie. Więc na razie się szykujemy pod to, czy coś tutaj, znaczy się nasi przeciwnicy raczej nie będą, w większości mieć samolotu, więc... Nie musimy się bronić przed nimi. Na razie obserwuję, co się dzieje w Rosji. Po prostu to jest najciekawsza rzecz na razie. Myślę, że jeżeli oni by jeszcze mogli, no to oni by mogli sobie trochę porobić, bo jednakże Rosja strasznie, a i rosyjskie strasznie szaleje, jeżeli chodzi o te sprawy.
że ona po prostu nie może sobie poradzić z tym, że ktoś ich atakuje. Weźmiemy tych. Więc na razie patrzymy na to, to jest naprawdę interesujące niż inne. I dostaliśmy sobie Ritual Slot. Wiecie co jest najgorsze, że nie ma czegoś takiego jak zabieranie Ritual Slotu. Można zablokować ich dostawanie, przez co bardzo dużo takich fajnych mechanik, wiecie, z niszczeniem uniwersytetów czy czymś takim, no to nie da się zrobić, więc można co najwyżej robić limit na to. I to jest najśmieszniejsze, że w Vanillii jest coś takiego jak limit dostania Ritual Slotów, ponieważ potrafią po prostu, gracz potrafiłby przechodzić tak pomiędzy Ritual Slotami, żeby mógł dostać nawet, chyba to w Czechach jest, że mógłby dostać nawet 7 lub 6 właśnie slotów badawczych i to jest naprawdę dużo. W ogóle mamy 11% poparcia, wow. Jak tak źle jest? Dobra, tutaj nie jest ważne. A więc tak, na razie tutaj wszystkie decyzje z nimi są na minusie, że tak powiem. Tutaj... Okej, okay, Crysterio. Okej, okay, czyli tutaj się zaczyna, jak mówiłem. I pytanie jest, czy my zostaniemy ich. Zabieramy. Okej, okay, więc teraz jest pytanie, czy jesteśmy po dobrej stronie? Nie jesteśmy. Wiecie co, ja... Wiedziałem, że tutaj, tylko że... Jak tutaj... Wiecie co, ja sprawdzę, czy nie popełniłem błędu, bo zapewne popełniłem błąd i źle poszedłem. Witam z powrotem! Dziwnie to zabrzmiało, ale tak. Okazało się, że to nic nie robi. To jest po prostu, oni wychodzą, pozbywamy się i koniec. A to daje nam możliwość, żeby zrobić naszą ścieżkę. Ponieważ teraz mamy coś takiego jak Crysterio Wall. Wow. Nawet nie pokazywało, tak, nie pokazywało. I tutaj mamy oczywiście związane z tym decyzje. I to, co my musimy zrobić, to nic. Dosłownie zamykamy i koniec. Więc w skrócie tak to wygląda. No nie powiem. No trochę nudno to będzie. Ale tak naprawdę musimy przeczekać to wszystko. Musi to dojść aż do 25. I tutaj jak sami widzicie, możemy sobie poprzeć jakieś tam rzeczy. No tutaj nam pokazuje, dlatego że zostało zakodowane, ale... Dajemy to. Dajemy tutaj. No i zdobyliśmy 2 punkty. To chyba powinno nam dawać 2 punkty za każdym razem, ale możemy co chwila jakieś rzeczy robić. No nie powiem co chwila, to jest zbyt bardzo co chwila. Więc jak tutaj już to robimy, to spróbujemy oczywiście zyskać jak najwięcej bonusów typu właśnie jakieś takie fabryki czy coś takiego. Nie powiem, trochę mnie zmyliło, bo na samym początku... O, tak ten gościu, jest śmieszny. Na samym początku pokazywało mi, że takie, że o, wojna domowa. I myślałem, że to da mi, że tam będę mógł się zmienić, ale nie. W sumie jak to czytałem, to też myślałem, to coś... Coś mi nie, że tak powiem, nie wyglądało na to, ale już uznałem, że może jakoś to będzie, jednak nie było. Więc powoli tutaj oczywiście nam będzie to wszystko wzrastać. The Great Train Fire of Labarca. Jakiś mały event. Więc teraz mamy jakąś taką lekką wojnę domową. Jak sami widzicie, to się nam skończyło, dało to nam... Oczywiście, apparent success of total atheism. Tak, zrobiliśmy to i jakiś event dostaliśmy mały. Więc jeżeli chodzi o to, to już powoli się do tego zbliżamy. Jak tutaj nam się już uda to zrobić, to po prostu później będziemy musieli wybrać jedną z frakcji, która zamieni się później w monarchię. Więc jedyne co musimy teraz to czekać. No,
wszystko, co, co było. Jeżeli... O tak, to jest... Ogólnie to jest bardzo ciekawa historia z tym gościem. I on ma... Jest super film na ten temat zrobiony. Więc polecam obejrzeć sobie. No tam było napisane, jak się nazywał. Ale zawsze możecie sobie jakoś inaczej wyszukać to. Więc... Historia w skrócie jest taka, że facet tam brał w tym udział, ale go odesłali do cywila, a później się tam właśnie go złapali. No i nie pamiętam, czy go powiesili, czy coś takiego. No ciekawa historia naprawdę. Więc tak, najpierw co musimy sobie zrobić, to samolot, bo nam brakuje samolotów. Możemy sobie lepszy samolot zrobić. Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Zrobimy sobie ten samolot, niech się nam wreszcie zacznie robić. No i teraz mamy problem, bo musimy zdobyć 25, a raidów nie ma. Tutaj możemy co najwyżej zmniejszyć, ale... Ale po co? Więc jeżeli przez pewien czas nie będziemy mogli zdobyć, to ja po prostu... wcisnę kod, który po prostu da nam event, bo widzę, że chyba źle jest zakodowane to, że nie można zdobyć w ten sposób. Więc trochę słabo, ale czasami tak już było. Dobra, lepsze karabiny sobie weźmiemy. Z tego co pamiętam, to jest chyba Mexico 2.2, ale jeszcze sobie sprawdzę w kodzie. Okej. Nie mamy już ataku, ale to może... To może po tym, jak już nie będziemy mieć, dostaniemy kolejny event. Ale mówię. Coś mi się nie zgadza, że tutaj coś nie pasuje mi. Też były pewne zmiany, jeżeli chodzi o misję. Bo zapewne powinien być kolejny atak. Ale chodzi o to, że... W pewnym czasie powinny nam dać coś takiego, że znowu zapewne i tak kolejne, jak zdobędziemy 25, dopiero wtedy nam by się odpalił. O, jest kolejny, dobra. Cristero. Dobra, więc się nam odpalają od czasu do czasu eventy, ale to na pewno nam trochę zajmie, więc w międzyczasie oczywiście wykorzystamy naszą obecną ścieżkę do zdobycia jak największego, no tutaj jak największej możliwości. Ogólnie to drzewko chyba zostało bardzo rozszerzone, dlatego że kiedyś nie było aż tak bardzo dużo ścieżek do Meksyku. Zgaduję, że dobudowali coraz tam kolejne ścieżki. I jeżeli chodzi o sam event, to event jest bardzo, ale to bardzo taki treśliwy, że jest tam kilkadziesiąt ścieżek i napisane w tak krótko, że takie, że musi tamten zginąć, później musisz tego wybrać, później tak, że to nawet nie jest napisane, wiecie, poprawnie. Jeżeli chodzi o zdania, po prostu takimi myślami. Więc tutaj najpierw musimy sobie wszystko porobić, a gdy już to porobimy, to powinno być wszystko ok. No, trochę żałuję, że to zajmie nam za jakieś kilkadziesiąt lat. Ale już tak bywa. Jak będziemy już prawie na tym, na końcu tego, to zapewne po prostu wtedy odpalę tutaj wszystkie rzeczy. Bo zobaczcie sobie, jakie tutaj fajne... Naprawdę, tutaj takie dobre rzeczy można zdobyć. Oczywiście później zapewne coś pousuwa, ale tutaj zdobycie tutaj tych rzeczy to naprawdę... Naprawdę bardzo... Mocne są nam. Ale przestaję już tak bardzo gadać o tym. Ameryka wybuchła w wojnę domową. A Rosja tak, nadal jest w wojnie domowej. W ogóle Alash Ordę zaatakowali. Więc to może być jedyny moment, kiedy Alash Orda przeżyje. Chociaż widząc po tym, co się dzieje, to raczej nie. Bo tutaj umarli, więc trochę słabo jest. Dobra. Wiecie co? Może poczekamy gdzieś tak do września tego roku i odpalę wtedy ten event, bo nie widzę, żeby to nam dosłownie wzrosło niedługo. To ewidentnie coś popsute jest.
A bardzo chętnie oczywiście bym wziął sobie te wszystkie rzeczy. O, się nam skończyło ten event, to znaczy, że zapewne znowu będzie... No nie powiem, trochę długo by to zajęło, a ja potrzebuję tutaj do wojny dołączyć. Więc... Jajks, dobra. Tutaj zróbcie. Kolejny atak, ale to chyba nam nie podniosło. No, niestety nie podniosło. No. Ta Ameryka już nie może nam wysłać stali, ale w sumie po co my stal od nich chcemy, jeżeli już mamy pełno. Więc na szczęście dosyć... Widzę, że dosyć ładnie to nam wszystko wygląda. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że my mamy czołgi. Więc aż to jest podejrzane. Właśnie. Zapewne dostaliśmy licencję, ale nie mamy tego. Tak. Coś jak coś anarchiści. Ci tutaj nie walczą. Jakąś... O, to. Właśnie. Się zastanawiałem, co tak... Co jest nie tak z tym. Okej. Tutaj widzę, że nic ciekawego się nie dzieje. Patrzę nadal, czy jest wrzesień, czy nie. Bardzo chętnie bym sobie pozdobywał to. Okej, coś tam było, ale nie czytałem nawet. Weźmy to. O, naszą jedną fabrykę militarną uderzyli. Może lepiej będzie ją naprawić najpierw, a później sobie tam porobić. Chcę jak najszybciej dołączyć tutaj, coś porobić, żeby później Ameryka nie była aż taka potężna. Więc niestety, ale jak zapewne zrobimy ten cel narodowy, to wtedy odpalę event. Bo dosłownie tutaj trzeba mieć 25 albo powyżej 25, a widzicie, nam się zepsuło zdobywanie punktów. Czy coś tutaj jest ciekawego? Tak powiem... No, nie... Tutaj już nie masz takich rzeczy ciekawych. Może dalej, ale dalej to już raczej nie... Nie będę sięgać. Nie można być aż tak bardzo... zachłanny, nie powiem. Tutaj coś się biją. No widać, że ci ewidentnie mają najlepiej, ale oni mogą w pewnym momencie też trochę źle im pójść. Więc popatrzymy, co tam będzie. Dobra, kilka dni i już odpalamy oczywiście nasz event. Tutaj możemy coś porobić. Nie wiem, czy to nam potrzebne jest. No niestety nawet nie mamy, żeby powiększyć, więc to nawet nie jest za bardzo takie dające. Okej, w takim razie jak już jesteśmy, to za chwilę by nam coś dało. Dobra, w takim razie ja włączam event i widzimy się za chwilę. Okej, więc udało nam się, po prostu wpisałem komendę. Więc tak się kończy, że zdobywamy władzę i mamy Cristero Mexico. Jesteśmy rządzeni przez tego gościa. I oczywiście musimy trochę poczekać, bo teraz nam się zapewne coś odblokowała jakaś ścieżka, czy jeszcze nie. Wiecie, mi to jest ciągle przesuwanie tego. Czy tutaj się nam coś zrobiło? Nie, więc możemy to zrobić. Więc teraz musimy po prostu poczekać sobie jak... coś normalnego. To nie jest to. Okej. Nawet nie wiem, co to za event, bo jeszcze powinno trochę poczekać. Tutaj jakieś dziwne eventy się łączyły i nawet nie wiem, co to powinno być dla nas. Okej, więc najpierw tutaj sobie jeszcze zróbmy, więc może do tej wojny będzie Trench Warfare. Będzie jednak dobrym wyborem. Okej. Ja naprawdę nie wiem, jakiś do sądów zaczęli ciągnąć i nawet nie wiem, o co chodzi. To nawet nie jest to, co chciałem zrobić. O właśnie, się wreszcie pokazał, dobra. Więc tak, tutaj oczywiście nam się pokazuje kolejne
mam, jeżeli chodzi o to, to jest właśnie wybór. Tutaj to jest takie, że będziemy republiką, a tutaj, że będziemy mogli sobie zrobić, no wiecie, monarchię. Więc wybieramy i pytanie jest, czy już możemy zrobić to, czy jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Więc tak, teraz jesteśmy oczywiście Estado Mexicano, czyli Nowy Meksyk, czy coś takiego. I oczywiście możemy to zrobić. I naprawdę tutaj strasznie dużo rzeczy, które dosłownie nie wiem, co mają znaczenie. Więc tak, jako oni, oczywiście nic jeszcze nie mamy do wyboru. Więc jeszcze trochę musimy poczekać. Więc w międzyczasie tutaj sobie możemy spróbować sobie przeciwko Kalifornii. Chociaż nie, lepiej sobie jeszcze podbudujmy. Poczekajmy, jak wszystko nam tym się zrobi. Tutaj możemy oczywiście sobie wybrać, jeżeli chodzi o to. Grand Battle Plan mi się najbardziej podoba. Więc w niego pójdźmy. Mamy tutaj też oczywiście decyzję, możemy sobie porobić. Nie wiem, czy to jest powtarzalne, więc na razie sobie zachowajmy ten. I tutaj możemy oczywiście wybrać pomiędzy tymi dwoma panami. I tak naprawdę chyba powinienem to wybrać. Dobra, wybraliśmy tamto. O, i jest. I tutaj możemy sobie oczywiście wybrać, że wtedy będziemy mogli wreszcie zrobić sobie to. Wreszcie. Więc tak, teraz jesteśmy meksykańskim regencją. Tak, to po polsku. I wreszcie nam się to zrobiło, więc zmieniamy. I wreszcie zaczynamy to robić. A, jeszcze nie możemy, bo musimy poczekać na to. Ach. Widzicie, jakie to jest szalone? To nawet nie jest działająca ścieżka, więc się nie dziwcie, że tak dużo trzeba zrobić. Po pewnym czasie takie państwa jak ten, to po prostu jest pakowanie i pakowanie w różne właśnie rzeczy. I teraz mi się wydaje, że o. Okej, w takim razie już dostaliśmy ten event i ja musiałem najpierw sobie sprawdzić nieco, jak to wygląda później. Ale tak naprawdę nie ma jakichś większych ograniczeń. Tak naprawdę największe ograniczenie to jest, nie wiem, do wyglądu postaci. Więc postanowiłem, że wybiorę tą panią. I wybiorę ją dlatego, że chociaż nie chcę ją mieć na miniaturce ciągle, to ona w eventach ona później umrze, więc więc w sumie głównie o to chodzi. Więc teraz musimy poczekać chwilę i gdy już o, trzęsienie ziemi. I gdy już tutaj się skończy, to wtedy po prostu spróbujemy coś porobić. Oczywiście mamy tą naszą armię potężną, która nie ma zbytnio generałów. O dziwo. Wszyscy nasi generałowie uciekli gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Dobra, popłyniemy tam. Więc tak, w głównej mierze to jest, chodzi o to, żeby jak na razie sobie zdobyć tutaj. Myślę, że jeżeli mamy połączenie, krótkie na razie połączenie, to i tak będzie dobrze dla nas, dlatego że to, co chciałbym zrobić, to jest o to zrobić. Jeżeli dojdziemy do wojny, to zawsze możemy po jednej ze stron po prostu tutaj spróbować no wejść, nawet jeżeli nie mamy granic. A, cieszę się, że byliśmy. To zawsze zabawne jest. Więc teraz po prostu poczekajmy chwilę. Najgorsze dla Meksyku jest to, że trzeba szybko, jak najszybciej to zrobić. Gdy nie wiem, co to jest. Gdy to zrobimy, to tak naprawdę to trzeba jak najszybciej jakieś poogarniać rzeczy, że na przykład tutaj poogarniać, bo musimy po prostu jak najszybciej zdobyć. Teraz wysłaliśmy event tam, ale nie wiem, czy ten event coś tam zrobi.
Tak naprawdę na razie nie odpowiadają na nasze wiadomości, ghostują nas. Ok, refuse our demand. No, chyba. Chyba trzeba będzie was zaatakować. Tak naprawdę oni są marionetką tych tam, ale dosłownie to nas nie obchodzi. Jeżeli ich zaatakujemy i po prostu poprosimy tych, to dosłownie nasza armia może wejść tutaj. Więc słabo. Dobra, jak na razie spróbujemy jakoś im pomóc w tym. Jak to nam pójdzie, to nie wiem, ale jeżeli jesteśmy na wojnie, no to oczywistością jest, że powinniśmy sobie jakoś poradzić. Ta prowincja jest bardzo dla mnie, że tak powiem, ciekawa. Okej, wypowiedzieli wojnę. Się bałem już przeciwko nam, ale nie. To, co głównie teraz potrzebujemy, to oczywiście sobie nasze dywizje nieco ulepszyć. Gdy to osiągniemy, powinniśmy mieć już lepszą sytuację. Okej, jeżeli możemy użyć pusta, to oczywiście, że używamy. I na tym zakończę ten odcinek. Nie wiem, ile on trwa, bo ja trochę pocięłem to. W następnym odcinku po prostu sobie nieco ogarniemy te sprawy. Oni tak naprawdę już umierają, a ci bardzo fajnie byli. O, maści losy, Walt Disney rządzi nimi. Bardzo fajnie byłoby ich zaatakować kolejne. Dobra, w takim razie się z wami żegnam. No to cześć.